No, siemaneczko, witam Was ponownie na kanale Artur PT, na kolejnych wykopkach, na kolejnych poszukiwaniach. Dzisiaj będą takie nietypowe dla mnie wykopki, będą to wykopki z widzami. O, poznałem dwóch fajnych chłopaków, tu niedaleko nie mieszkają, chcieli pokopać ze mną razem, także zapraszam ich jak najbardziej. Zaraz dojadą, będziemy kopać. Pole za mną, słuchajcie, w zeszłym roku tu było chodzone, 2-3 wypady tu były, ale była tu gruba orka zrobiona. Jak wiadomo, to jak gruba orka, to spod dołu zostało wszystko wywalone na wierzch, mam nadzieję. Fajne fanty tu były kopane, także liczę, że coś znowu będzie. A jak nie, co się zmieni, inne miejsce, są inne pola jeszcze do obejścia. Oczywiście zachęcam też osoby, które oglądają, jeszcze nie subskrybują kanału, do subskrypcji, jak i lajkowania i komentowania. I co? Widzimy się przy tym pierwszym lepszym sygnale. Miłego oglądania. No i standardowo, pierwszy sygnał kopiemy na żywo. Dołek wykopany, gdzieś to tu leży. Szukamy. To tu było. A, aż coś tu jest, jakaś podkładka. Jakaś podkładka chyba, czy nie, czy co to jest. Tak jest. Aluminiowa podkładeczka. Także tak wygląda pierwszy sygnał dzisiejszego dnia, taki lepszy. Aluminiowa podkładka. I są, i dojechali. Proszę bardzo. Witam Sebastian, Artur, siemanko. A i Mirek, siemaneczko. Co tam? W porządku? Wygłodzeni kopania? No. Słuchajcie, no pole, co wam mam powiedzieć? Po tym polu byśmy już trochę chodzili. Tam nie podchodźcie po tym polu, bo tam byki latają, nie? Także tam jest wściekłe byki latają. Rolnik prosił, żeby tam nie latać. No, co? Tutaj fajne fanty wychodziły, nie? Srebra, guziki, cuda nie widać, nie? Gruba orka była robiona, ostatnio także... Ostatnio tutaj na tym polu byłeś? No, nie, ostatnio byłem na innym. Na innym byłem, nie? Także co? Bierzemy się, nie? Za kopanko. Najbardziej, nie? Dobra, lecimy. Kurde, chłopaki, zobaczcie, tu przyjeżdżają do mnie z fantami już. Oni byli już pokopać sobie fajnie. Już tu pierwsze fanciory. Co to, medalik? Medalik jeden, piąteczka. Tutaj taka trójeczka. 18 wiek. No i taka wpineczka. Kurde, jak wy z fantami do mnie przyjeżdżacie, to jest grubo. No liczymy na lepsze. O to chodzi. No nie, no tu coś powinno być, także śmigamy. Chłopy przyjechały i co mi tu wszystko wykościć normalnie. Ja. Ma już tu monetkę, mu tu wpadła monetka. Co to jest za monetka? Dycha z cesarstwa niemieckiego. Masz, wycisz sobie ją. A, to jest dycha cesarstwa. Tak jest, dycha cesarstwa. To jest ta ładniejsza, ta późniejsza już trochę, nie? Ta końcowa. Ja. No i super, kurde. Przyjechali, no tak. Deus 2. A tam kolejny Deus 2. No, dwa Deusy, dwójeczki będą mi tu szaleć. Ale ja tu też coś mam. Kawałek harmonijki. Harmoniki, elementu od niej. No i fajnie. Uważam, się tu z chłopakami rozgadał. Zamiast kopać, to my tu gadu, ale wpada. Wpada plombunia! Długo nie było plombuni. No jest plombunia, nie za bardzo, coś tu głucho. Chłopaki też mówią coś. Nie za hojne to pole. Za gościnny nie jestem, no ale spokojnie, spokojnie. Co ma być, to będzie. Tymczasem plombunia. Idę do Mirka, Mirek krzyczy, ma sikierę. Zaraz będziemy rąbać. Go kogo? Byki już latają. Byki latają, byki będziemy rąbać. Na rodzinę. Słuchajcie, no wpinka, nie? WHW. WHW? Ta, nie? Tak. Ja, to będzie WHW. No i super. Kurde, wyście mi tu przyjechali moje fanty kosić? kopcie. Mirek krzyczy, ma monetę. Mam monetkę. Kurde, ja nie mam nic, ani jednej monetki. Pokaż. O. Bidulka. Bidula. No, my tu jakiś rok odczytamy, chyba już nie. Op! To jest chyba ze żarty. Już go. Nie. Rudy wziął w opiekę. Rudy go przeciął już 1900, nie wiem. Ha! I na tym by stanęło. No ale jest, moniak. No wiadomo, że monetka tak cieszy, nie? No jak to? No, by nie się było, nie? Ja nic nie mam, a wy macie. No ale Deusy są. Jak Deus? Dwójeczka, sprawuje się? No, ty miałeś wcześniej Deusa, nie? Tak, zadowolony. Lepszy myśli, że jest od jedyneczki? Jak na razie sprawdza się dobrze. No i fajnie. O, Mirek krzyczy, znowu moneta. Koszą mi tu chłopaki, kurde. Moneta z pieskiem. Koszą mi tu. Stadham. 85.
nie 95? Nie, 85. No kurde. Akurat do Niemiec przyjechałem. Od piesia, proszę bardzo. Kurde, koszą mi tu fanty, te krągłości, no ale Deusik mówi, że się dwójeczka fajnie się sprawuje. Sebastian też ma dwójeczkę. Także, a ja mam jedyneczkę. No, chłopaki się będą pomału zawijać, mówią. Tereny na kolana ich nie rzucają, ale tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, żeby się spotkać, pogadać, żeśmy sobie tu pogadali fajnie. A mi tu wpada łuseczka. Łuseczka od Mausera. Taki lepszy fan. Słabo na tym polu, na pewno będzie zmiana miejscówki, ale zobaczymy jeszcze. Pochodzę tam, ten róg mnie zastanawia. Tam fajne fanty wychodziły tam w tym rogu. Może coś jeszcze będzie, się tam pokręcę jeszcze chwilę. No mówię do Mirka, kurde, się zawijają do domu. Mówię, ja tu bez krągłości. Ale coś my mamy w końcu. Coś my mamy. Mamy monetę. Nie, to nie będzie moneta. To będzie chyba jakiś żeton. Jak mi się wydaje. Czekajcie chwilę, obczyszczę trochę i wam pokażę. Słuchajcie, nie jest to fening. Jest to żetonik. 50, nie wiem czego. 50, jakiś żetonik fajny. Gerd Knipping GmbH Altena. Tak jest, żetonik 50. 50 czegoś. No i fajnie, pierwsza krągłość dzisiejszego dnia. Chłopaki się już zawijają pomału. Jak nie było nic, to teraz się zaczęło. Kolejna krągłość. Co my tu mamy? Moniaczek. Jest monetka, 10 feningów adolfowych. Jeszcze w takim czytelnym stanie. Może mi się tu uda jakoś jeszcze rok odczytać. Chociaż już chyba nie. Ta strona jest za mocno już zajechana. Nic nie widać, niestety. Ale jest 10 feningów. Deutsche Reich. Daty nie odczytamy już. No i fajnie, kolejna krągłość. Pogadali my fajno. Nie? Pokopali, fanty były zadowoleni. Nie no, Sahara, taka trochę Sahara, ciężko się kopie, no ale ja jeszcze zostaję tutaj. Dwie ostatnie krągłości wpadły, także może coś być. Chłopaki, dziękuję wam, że wpadliście. Do następnego. Trzymajcie się cieplutko. A my się może zobaczymy, nie, Sebek, w Polsce? Jak coś, to na łączach. No i zostałem sam, ale jeszcze sobie potuptam. Te dwie krągłości ostatnio dały taką nadzieję, że coś tu jeszcze jest. Chłopaki, no, pole obchodzone, no było trochę pochodzone po nim. Ale myślę, że tam trochę przejdę się teraz pod to gospodarstwo. Może tam coś będzie. No i mamy znowu coś tu okrągłego. Kurde, nie za bardzo można tu podejść, mówię, bo tam te byki latają. Tu tak nie było chodzone. Mówię, kurde, bo spróbuję tu jakoś tak delikatnie podejść, żeby mnie nie zauważyły. Ale czasem wpada tu znowu coś okrągłego. Co my tu mamy? Tu będzie medal jakiś chyba. Chyba będzie jakiś medal. Tak jest. To będzie medal. Ale ładny. Zobaczcie, jeszcze nawet uszko ma. Ale super. Cóż to za jeden. Ciężko wyczuć. Ta strona taka trochę już zajechana. Ale coś tu jest. Uwidocznione. Coś to chyba będzie jakiś. Nie wiem. Może to być coś tutaj z cesarstwa. Albo i nie. Nie wiem, na spokojnie w domu sprawdzę, dojdę do tego, myślę, że dojdę. To wam rzucę do poglądu, jak to wygląda i opis ewentualnie, co to za jeden. No i super, fajnie. A w ogóle się przeniosłem całkiem drugą stronę. Jest monetka, ale już widzę, że to będzie jedynka adolfowa. Cynkowa moneta. Także nic rewelacyjnego nie jest, no ale jest krągłość, tak już zajazd. Coś tu jeszcze widać, jeszcze się wietrzysko zrobiło. Ale jest jedyneczka adolfowa. I kolejna krągłość. Deus. Były dwa deusy, pojechały do domu. Zostałem sam z deusem. Słuchajcie, wpada coś okrągłego. Pytanie. Albo guziczek, albo monetka. Albo guziczek, albo monetka. Już patrzymy. Coś tu za jeden. Guziczek. Jaki jest guziczek? Guziczek. Ale jaki? Długo żadnych guziczków nie było. A jaki? O, jakiś. Chyba będzie jakiś fajny guziczek. Czekajcie, delikatnie doczyszczę i zaraz zobaczymy. Słuchajcie, tak wygląda ten guzik. Trochę sobie tutaj w moneciarce namoczyłem. Ciężko tutaj coś dojrzeć, ale coś tutaj jest. Z drugiej strony są napisy.
Są jakieś napisy. Słuchajcie, guzik, tak mi się wydaje, jak najbardziej do identyfikacji. Może to być jakiś cywilny guzik, ale mi się coś zdaje, że on to nie będzie jakiś cywilny. To będzie jakiś inny. Nie wiem, w domu na spokojnie sprawdzę, wrzucę Wam opis i lepsze zdjęcie. A już tak się pomału będę zawijał. Jeszcze tam przy tym rogu połażę trochę, tam gdzie te w zeszłym roku fajne fanty wychodziły. A ostatni sygnałek taki już, myślę, tam dojdę. Zobaczę, co się będzie działo jeszcze. Wykopiemy go na żywo. Góra wykopana. Sygnał dalej fajny. Tak wygląda kopanie na żywo. Tak to jak jakiegoś łowię. Co oczywiście daje fajny sygnał. Tak to wygląda. Znowu się zaczyna. Czas do domu. Czas do domu, a tu monety lecą. Kolejna monetka. Jest to pole, tylko mówię, trzeba pochodzić spokojnie. Nie nerwowo. Jest to moneta w ogóle? Tak. Jest to moneta. Już taka zaklejona. Już widzę, co to jest. 50 pfenigów Republiki Weimarskiej. Alusek. Alusek. Tak jest. Republika Weimarska, bo ma kłosy. Takie tutaj się uwidaczniają nam. No, 50 pfenigów Republiki Weimarskiej. Kolejna monetka. Jest dobrze. Dobra, przechodzimy takiego szybkiego podsumowanka, co mi tu wyskoczyło. Tutaj co mamy z takich mniej wartościowych rzeczy. Kulka ołowiana, jakieś mieciochy, jakieś nabitki. Tutaj mamy elementy od harmoniki. Jedną nagrałem, więc nie nagrywałem, bo nie było po co. Trzy takie elementy wykopałem. Jakieś łuski, zapalnik. O, jakaś też podkładka, jedna plombunia. No i tutaj to, co lubię najbardziej, monety, guziczki. Co my tutaj mamy? Dyszkę z cesarstwa niemieckiego, dychę adolfową, jedynkę adolfową w takich stanach opłakanych, 50 Republiki Weimarskiej. Tu jest taki guzik ciekawy, powiem Wam. Nie wiem, czy taki cywilny, czy dam radę jakoś zidentyfikować to. A jak się udało, na pewno już widzieliście, co to za jeden, czy to jakiś może wojskowy, tu coś ma, ale mówię, ciężko tutaj to tak na szybko sprawdzić. No i tutaj mamy takie dwa fanty dnia. Tu jest żetonik ładny z jakiejś firmy 50. Ładny fant, żetonik. No i tutaj drugi fant dnia, ten medalik, nie wiem, czy z cesarstwa, czy z czego innego, muszę na spokojnie to sprawdzić. Tu ma jakiś taki budynek na tej odwrocie, ale w takim ładnym stanie zachowany. Jeszcze ma uszko, jak widać. Także co, dla mnie wypad zaliczony na plus. Dobra, na dzisiaj kończymy zmagania wykopkowe. Słuchajcie, fanty widzieliście. Jak dla mnie wypad naprawdę zaliczony na plus. Przy okazji spotkanie z widzami, z Mirkiem i Sepkiem, mego chłopaki, żeśmy sobie trochę pogadali, się pośmiali. Chłopaki się śmiały, mówię, chłopaki mają dwa deusy, dwójki, ja jedynkę. Słuchajcie, 5000 prawie euro na polu. No jak tu nie może być fantów? No muszą być, nie ma siły, żeby nie było. Oczywiście, jak nie ma miejscówki, to i nawet deus nie pomoże, także jak dla mnie i tak wypad super. A Wam jak się podobało, wiecie, co macie zrobić. Łapeczka do góry. Cały czas oczywiście zachęcam osoby, które oglądają i jeszcze nie subskrybują kanału, do subskrypcji. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hejo!